Cześć, witam Cię serdecznie, nazywam się Krzysztof Król i w dzisiejszym filmie chcę opowiedzieć Ci o tym, jak osiągnąć niezależność emocjonalną. Jeśli interesuje Cię ten temat, zaczynajmy! Na czym w ogóle polega ta niezależność emocjonalna? Przede wszystkim na tym, że szukamy szczęścia, akceptacji, szukamy miłości, szukamy potwierdzenia dla swojej własnej samooceny, czy w ogóle zbudowania tej samooceny właśnie u innych. W jakichś czynnikach zewnętrznych, a nie w samym sobie. Polega ona na tym, że jesteśmy uzależnieni od innych osób w kwestii tego, jak się sami czujemy, nie? Czyli jakie emocje przeżywamy zależy od ludzi tylko i wyłącznie na zewnątrz. Potrzebujemy tych ludzi, bez nich nie potrafimy funkcjonować. Do czego to prowadzi? No niestety do tego, że będzie cię przepełniać cały czas lęk. Lęk, że ktoś przestanie ci dostarczać to, czego potrzebujesz. No bo jeśli jesteś uzależniony od tej osoby, jeśli ta osoba daje ci poczucie miłości, poczucie akceptacji i jest jedyną osobą, która jest w stanie ci to dać w danym momencie, no to jeśli byś ją stracił, no to stracisz to, co najważniejsze. Więc ważnym jest tutaj to, że też jeśli jesteś osobą właśnie, która jest emocjonalnie zależna od innych, to boisz się krytyki innych osób, opinii innych osób na twój temat. Boisz się tego, że inni ludzie nie będą cię akceptować, że nie będą cię lubić. Co powoduje właśnie do bardzo patologicznej sytuacji w ogóle w twoim myśleniu i w twoim życiu. Zaczyna osoba, która jest właśnie uzależniona emocjonalnie od innych, często próbuje kontrolować innych, nie? Żeby ich nie stracić, kontrolować każdy ich ruch. Pojawia się zazdrość, nie? No bo co, jak ktoś mi cię odbierze? Traktujesz wtedy przedmiotowo innych ludzi wręcz, nie? Jako po prostu kogoś, kto zaspokaja twoje emocje czy jakieś twoje potrzeby, a nie jako faktycznie partnera w związku, przyjaciela czy współpracownika. Twoja samoocena w takiej sytuacji jest wtedy nie twoją faktycznie samooceną, tylko jest oceną innych ludzi. Ty siebie postrzegasz sam po prostu negatywnie, zamiast próbować zbudować swoją własną wartość. Cały czas chcesz, żeby inni właśnie potwierdzali to, kim jesteś, jaki jesteś, żeby odpowiadali ci na pytanie, kim ty w ogóle jesteś. I teraz, co można z tym zrobić, nie? Co można w takiej sytuacji zrobić? No bo jeśli jej nie rozwiążesz, to przez całe swoje życie po prostu będziesz zdany na łaskę innych ludzi. Co więcej, przeważnie będziesz cierpieć, nie? Jeśli ktoś coś zachowa się nie tak, jak chciałeś, będziesz cierpieć. Ludzie, wiadomo, będą cię krzywdzić przecież, no bo na tym polega życie. Że czasem się zdarzy, ktoś nas skrzywdzi, ktoś nas zostawi w związku i wtedy całe twoje życie będzie się walić jak domek z kart, będziesz popadać w depresję, w nerwice, w różne jakieś bardzo, bardzo poważne nawet choroby psychiczne. Jak sobie z tym radzić? Przede wszystkim pierwsza rzecz to jest, żeby zrozumieć samego siebie. Zrozumieć siebie, czyli przestać szukać cały czas odpowiedzi na różne pytania dotyczące ciebie u innych ludzi i zacząć bardziej właśnie patrzeć w głąb siebie. Zaakceptować siebie, zaakceptować to, w jaki sposób myślisz, nie? Zacząć obserwować te swoje myśli, zaakceptować je, zaakceptować i zrozumieć swoje reakcje, swoje różne automatyczne mechanizmy, które funkcjonują w tobie, nawyki w myśleniu, to jak reagujesz na przykład na zachowania innych ludzi. Żeby zacząć być tego świadomym, bo jeśli jesteś nieświadomym tego, to cały czas będziesz żyć właśnie tylko jak taka przylepiona osoba do kogoś innego, uzależniona i zdana na łaskę tej drugiej osoby. To jest tak jak małe dziecko, nie? Małe dziecko do pewnego czasu jest faktycznie uzależnione od swoich rodziców, nie? No bo nie jest w stanie samo się wychować, samo zjeść, samo zapewnić sobie poczucia bezpieczeństwa, miejsca do spania, ciepła w zimie, a w lecie jakiegoś cienia. Więc jest zdany na swoich rodziców i w ogóle człowiek ze wszystkich ssaków w ogóle jest istotą, która najdłużej czasu właśnie jest uzależniona całkowicie od swoich rodziców. Ale przystępuje taki moment, kiedy trzeba odciąć tą pępowinę, nie? Od tych rodziców. No człowiek musi sam zacząć mieszkać, nie możesz mieć 40 lat, mieszkać z mamą i być na jej utrzymaniu i jeszcze pytać się jej, jaką koszulę masz włożyć. I jeszcze pytać się, czy dobrą decyzję podjąłeś, żeby brać taką pracę, a nie inną. Nie? Trzeba się niezależnie zacząć myśleć samodzielnie. I o to właśnie chodzi. Stać się dojrzałym emocjonalnie. Tak jak w życiu osiągamy tą dojrzałość, kiedy jesteśmy w stanie sami sobie poradzić, czyli już bez rodziców, jesteśmy w stanie sami budować swoje życie. Tak i samo jest w przypadku emocji. Trzeba dojrzeć właśnie emocjonalnie. I tutaj oczywiście ważnym elementem będzie to, żebyś skupił się na swojej właśnie pewności siebie, żeby zacząć budować swoją pewność siebie, swoją własną samoakceptację. Na ten temat poprowadzę dla Was już w najbliższą niedzielę o godzinie 17:00 bardzo ważne szkolenie. Szkolenie zupełnie za darmo i przez internet.
Czyli trzeba być śmierdzącym leniem, żeby z tego nie skorzystać, bo dam wam tam bardzo skuteczne, najskuteczniejsze metody budowania pewności siebie. Więc jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, to zatrzymaj ten film, kliknij w ten link właśnie pod tym filmem czy w komentarzu przypiętym, zapisz się od razu na to szkolenie zupełnie za darmo, otrzymasz wtedy dane, jak w tym szkoleniu później wziąć udział. Zobaczymy się wtedy w niedzielę punktualnie o godzinie 17, warto być wcześniej, już fajne filmy dla was wcześniej puszczam. Natomiast ważnym jest, żeby teraz to zrobić, więc zatrzymaj ten film, zapisz się na to szkolenie i zaraz wracamy ponownie. No, mam nadzieję, że zapisałeś się na to szkolenie, bo jak nie, to co to ma być? Nie wolno odkładać na później, nie wolno odkładać na później czegoś, co chcesz zrobić. A jeśli ktoś daje ci tutaj bardzo cenną wiedzę, konkretne metody, jak zbudować pewność siebie, podane na tacy, za darmo, przez internet jeszcze, czyli tyle wysiłku musisz, żeby odpalić telefon, komputer i po prostu posłuchać to, co mam do powiedzenia i wziąć udział w tym szkoleniu i wykonać te ćwiczenia, które będziemy robić, no to... To nie oczekuj, że twoje życie samo się zmieni, jeśli nawet tyle nie masz w sobie samozaparcia, więc zatrzymaj ten film, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, a jak to zrobiłeś, to jedziemy dalej. Bo właśnie, co ci da zbudowanie pewności siebie? Co ci da to, że sam siebie będziesz w stanie zaakceptować? No wiadomo, większą pewność siebie, ale oprócz tego da ci to mniejsze szanse właśnie na to, że będziesz mieć jakieś lęki, że popadniesz w depresję. Będziesz mieć zmniejszoną samokrytykę i poczucie winy. Zmniejszoną samokrytykę i poczucie winy, czyli będziesz bardziej osobą dla siebie łagodną, wyrozumiałą, która traktuje siebie samego jako własnego przyjaciela, a nie jako wroga i kogoś, kogo trzeba stłamszać w dół cały czas. Będziesz mieć większą świadomość siebie, zwiększoną samoocenę, no i poczucie, zwiększone właśnie poczucie wewnętrznego spokoju. Więc same plusy w niedzielę pokażę wam o 17 właśnie jak to osiągnąć. Ale jest to tylko jeden z elementów, o których dzisiaj tutaj będziemy mówić, nie? Żeby osiągnąć właśnie tą niezależność emocjonalną, bo kolejnym punktem jest to, żebyś sam sprecyzował to, kim jesteś, kim chcesz się stać, jakie chcesz mieć życie. Żebyś przestał pytać o zdanie innych ludzi, a zaczął sam do tego dochodzić, dociekać, w głąb siebie. To jest droga, którą trzeba przejść samotnie, bez pytania innych ludzi o zdanie. Droga, w której ty im bardziej zaczniesz to zgłębiać właśnie, kim jesteś, tym mniej zacznie cię obchodzić zdanie innych osób. Bo dlaczego pytasz innego zdanie? Dlatego nie masz swojego. Jeśli ty będziesz wiedzieć, że takie masz wartości, to chcesz w życiu osiągnąć, takim człowiekiem chcesz być, takim człowiekiem obecnie jesteś, to co ci będzie obchodzić zdanie innych ludzi? Co ci będzie obchodzić to, co ktoś o tobie myśli? Będziesz mieć zupełnie inną pewność siebie, zupełnie inne poczucie właśnie własnej wartości i zupełnie inaczej będziesz podchodzić do życia, inne decyzje podejmować. Decyzje, które są spójne z tobą i dadzą ci szczęśliwe życie, a nie decyzje, które właśnie podejmujesz, żeby przypodobać się innym. I nie chodzi wcale tutaj o egoizm, o jakiś feminizm, o olanie innych ludzi, wybudowanie muru pomiędzy nimi, nie? Wcale nie chodzi o to, żeby oddzielać się od innych ludzi, całkowicie wejść w swój własny świat i w nim zostać, nie. Chodzi o to, żeby to było dla ciebie takie przejście jak inicjacja w wielu kulturach. Czyli przejście w momencie, w którym okej, ty na chwilę skupiasz się na sobie, żeby właśnie zrozumieć siebie, żeby poznać bliżej siebie, żeby móc w sobie samym dostrzec to, jakim człowiekiem chcesz się stać, jakim człowiekiem chcesz być i kim ty tak naprawdę już jesteś, nie? I później właśnie, żeby już ze zdrową osobowością, ze zdrową psychiką i ze zdrowym podejściem do życia móc zacząć budować zdrowe relacje z innymi ludźmi. Związki, relacje przyjacielskie, biznesowe, czy jakieś inne, nie? Więc nie chodzi o to tutaj, żeby odrzucać po prostu innych ludzi, ale zacząć faktycznie żyć tak, jak ty chcesz żyć, nie? A do tego potrzeba właśnie trochę swojej świadomości, trochę tego, żeby przestać właśnie cały czas pytać się o innych o zdanie, nie? Nie chodzi tutaj zupełnie o ucieczkę, tylko chodzi o wolność. Jest duża różnica pomiędzy tym, nie? Pomiędzy tym, kiedy człowiek wybiera po prostu wolność, to co chce robić w swoim życiu, a kiedy ucieka od problemów i ucieka od życia. Więc tu nie chodzi o ucieczkę żadną, tu chodzi właśnie o wyzbycie się po prostu tego uzależnienia od innych ludzi, uzależnienia emocjonalnego przede wszystkim od innych ludzi. Kolejna rzecz to jest to, żeby właśnie przepracować swoją przeszłość. Przepracować to, co działo się w twojej przeszłości, no bo przecież ta przeszłość stworzyła cię takim człowiekiem, jakim teraz jesteś. Więc jeśli masz problem z zależnością emocjonalną od innych, no to gdzieś być może leżą przyczyny tego problemu w twojej przeszłości. Wyzwanie 90 dni na przykład jest znakomitym narzędziem, które no wiele rzeczy pomoże ci zmienić w twoim życiu, ale między innymi właśnie to, żeby przepracować swoją przeszłość sobie, nie? Można, jeśli widzisz poważniejszy problem, można też spróbować psychoterapii czy pomocy właśnie psychologa.
Natomiast już w wyzwaniu 90 niewiele osób sobie z tym doskonale radzi. Bo co mogło się zdarzać właśnie, że spowodowało to twoją emocjonalną zależność? Na przykład rodzice mogli nie okazywać ci miłości, nie? Jesteś osobą strasznie potrzebującą. Nie otrzymałeś tej miłości bezwarunkowej na starcie, dlatego teraz cały czas jej pragniesz. I widzisz ją tylko i wyłącznie w innych osobach. A przecież miłość to jest uczucie, które ty czujesz do drugiego człowieka. Żeby poczuć miłość, to wystarczy, że ty kogoś kochasz. To jest to uczucie miłości. Wcale nie musisz otrzymywać od kogoś tej miłości, nie? Wcale nie musisz otrzymywać od kogoś tej miłości, żebyś ty mógł poczuć to uczucie miłości, które wynika z ciebie. Więc jeśli rodzice na przykład nie okazywali ci tego, to być może jest to temat, który warto sobie gdzieś przepracować. Może byłeś niewystarczająco dobry w czymś, ktoś ci to powtarzał, nauczyciele, chłopaki w szkole gdzieś tam, czy właśnie rodzice, ciągle byli z ciebie niezadowoleni. Może ktoś cię źle traktował i przez to straciłeś pewność siebie. Może spotkały cię jakieś traumatyczne właśnie wydarzenia. I trzeba tym rzeczom stawić czoła. Trzeba im stawić czoła. Zrozumieć je. Przede wszystkim wybaczyć tym osobom, które cię skrzywdziły. Nie wybaczyć dla nich, tylko wybaczyć dla samego siebie. Żebyś ty wybaczył im dla siebie. Bo jeśli twój winowajca cały czas jest w twojej głowie, jeśli ty cały czas masz jakieś właśnie nieprzepracowane sytuacje, cały czas coś cię gnębi, coś siedzi w tobie, przypominają ci się jakieś złe chwile, to on dalej ma na ciebie wpływ, nie? Więc ty masz wybaczyć dla siebie tym ludziom, nie dla nich. Kolejna rzecz to jest to, żeby zaakceptować wreszcie siebie. I zostać z sobą w spokoju, nie? Nabyć tego wewnętrznego właśnie spokoju, o czym mówiłem już wcześniej. Musisz nauczyć się kontrolować swoje emocje. Czyli zacząć obserwować, co się dzieje, kiedy wybuchasz, kiedy kłócisz się z innymi ludźmi, kiedy wchodzisz w konflikty. Czy to powoduje coś dobrego w twoim życiu, a może złego? Może warto nauczyć się właśnie, albo to, że na przykład reagujesz smutkiem na to, co robią inni ludzie wobec ciebie. I warto się uspokoić, zanim w ogóle zaczniesz nad tymi emocjami panować. To jest w ogóle pierwszy krok. Człowiek, kiedy jest w emocjach, jest rozszczęsiony, rozszczepany, to ciężko mu dojść do jakichkolwiek konstruktywnych działań. Więc warto się uspokoić. Jest wiele metod, które tu można zastosować. Zrobić sobie 10 głębokich wdechów i wydechów. Działa fantastycznie. Pójść na spacer. Możesz pomedytować chwilę. Powiedzieć komuś, okej, poczekaj, za chwilę porozmawiamy, wychodzisz do innego pokoju, do łazienki, 3 minuty sobie pomedytuj, wystarczy, wracasz już z zupełnie innym, świeżym umysłem. Spróbuj też nauczyć się właśnie obiektywnie patrzeć na różne sytuacje, czyli to, żebyś miał taki wgląd właśnie w to, co się dzieje, bez tych emocji. Żebyś mógł obiektywnie zobaczyć sytuację, w której wy jesteście. Tak jakby przyszło, obserwował być dwóch znajomych, którzy się na przykład kłócą i ty jesteś zupełnie bez emocji podchodzisz do tej sytuacji, jesteś w stanie od razu znaleźć dla nich rozwiązanie. Oni być może nie, bo są nakręceni, rozszczepani i ich mózg wtedy tylko działa, żeby komuś dowalić. Więc spróbuj trenować w sobie też takie coś, żeby na chwilę po prostu wyjść z siebie, tak jakby, zobaczyć tą sytuację z zewnątrz, spojrzeć na nią obiektywnie. Ja wiem, że to nie jest łatwe, ale to jest coś, co warto trenować w swoim życiu. Można też na przykład przemyśleć różne ciemne scenariusze, które przynosi ci umysł i spokojnie im stawić czoła. Okej, jestem w takiej, a nie innej sytuacji, co się najgorszego może zdarzyć? Bach, 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 bach. Czy to jest faktycznie takie straszne? Czy to jest faktycznie koniec życia? Może nie. Nie? Wtedy inaczej będziesz do tego podchodzić. Kolejna rzecz to jest podejmowanie swoich własnych, świadomych decyzji. Bardzo ważny punkt, czyli właśnie nauka też asertywności. Asertywności, czyli nauczenie się szczerego wyrażania swoich emocji, odczuć i potrzeb. Asertywność to nie jest tylko mówienie nie. Ja pamiętam kiedyś, jak byłem w liceum, przyszli jacyś tam ludzie, tłumaczyli, co to jest asertywność, powiedzieli, nauka mówienia nie. Nie. To jest nauka mówienia tego szczerze, faktycznie, co czujesz, czego potrzebujesz, wyrażanie swoich potrzeb po prostu. Więc jeśli czegoś chcesz, to mów tak, szczerze. Jeśli coś nie pasuje, to mów nie. Na tym polega asertywność. Bardzo ważna zwłaszcza rzecz w związku, nie? Żeby właśnie jasno i szczerze prezentować swoje odczucia. Bo wtedy będziesz szczęśliwszy, wasz związek będzie zdrowszy, szczęśliwszy, nie będziecie tłumić w sobie tych rzeczy. To nie polega też na tym, żeby cały czas być na nie, właśnie cały czas być przeciwnym komuś, cały czas tylko komuś starać się dowalić, narzucić swoje zdanie. Nie. Oboje jesteście w związku osobami, które właśnie potrafią się podzielić tym, czego pragną, znaleźć jakiś kompromis pomiędzy wami. Zresztą ostatnio nagrywałem właśnie film na ten temat. I znają przede wszystkim te swoje potrzeby, bo druga osoba potrafi je właśnie wyrazić. Ustalenie granic jest tutaj też bardzo ważne, o czym będę mówić w niedzielę na tym szkoleniu o 17:00, więc jeśli jeszcze się nie zapisałeś, zrób to teraz. Kolejna rzecz to jest to, żeby właśnie przestać pytać innych o zdanie. Że to jest w ogóle pierwszy krok, nie?
przestać pytać innych o zdanie. Ja często widzę ludzi, którzy wchodzą na jakąś grupę na Facebooku, losową jakąś, z losowymi ludźmi, nie jakąś tam super społeczność przedsiębiorców na przykład, nie? I wrzucają tam posta, że mają plan założyć taki i taki biznes i co inni ludzie o tym myślą. No i co ci ludzie są w ogóle za wyrocznią, żeby ci mówić, jaki ty biznes masz zakładać, nie? Chyba, że to mówię, byliby jacyś geniusze biznesu, no to wtedy warto od takich osób się uczyć, nie? Ale po prostu pytanie, rzucanie gdzieś tam w tłum jakiejś informacji tylko po to, żeby uzyskać aprobatę, to jest właśnie objaw tego, że jesteś uzależniony od zdania innych osób. Musisz też przestać innych, pytać innych o zdanie o tobie samym. O tobie samym. Co ubierasz, czego słuchasz, co oglądasz w telewizji. Przecież to nie o to chodzi. Żebyś cały czas musiał szukać potwierdzenia, że inni ludzie muszą ci mówić, że ty jesteś wspaniały, że jesteś okej, że dobrze w tym wyglądasz i tak dalej. Naucz się samodzielnie wyciągać te wnioski i samodzielnie, żeby móc dawać sobie tą akceptację, żeby samemu siebie czy samej się samodzielnie się akceptować. Bo to przecież, popatrz, jak ktoś jest twoim kumplem, twoim przyjacielem, czy ktoś jest twoim mężem, żoną, dziewczyną, chłopakiem, to ci ludzie już cię lubią, halo! Są z tobą, lubią cię, nie musisz tego cały czas potwierdzać, szukać potwierdzenia. Są z tobą, wystarczy, znaczy, że cię lubią. Jakby nie lubili cię, to by nie byli z tobą, nie? Kolejna rzecz to jest to, żeby wziąć odpowiedzialność za te swoje decyzje. Wziąć odpowiedzialność za swoje decyzje, za swoje emocje też, nie? I te dobre, i te złe. Odpowiedzialność jest bardzo ważna. Bardzo ważna, to jest w ogóle pierwszy krok właśnie, jeden z pierwszych kroków do tego wejścia właśnie w dorosłość, w dojrzałość. To jest wzięcie odpowiedzialności, więc naucz się je rozpoznawać, te swoje emocje. Jak jesteś zły, okej, pierwszy krok, rozpoznaj to, kiedy jesteś zły. W momencie, kiedy jesteś zły, to jest ważne, bo jak wtedy możesz zastosować jedną z tych technik, uspokoić się, zareagować, zobaczyć, jaki będziesz dumny z siebie. Ja też kiedyś miałem problem z tym, żeby panować nad swoimi emocjami. Wybuchałem często, krzyczałem na innych ludzi, bo coś tam cię nie udało, byłem zestresowany jakąś sytuacją, nie? I wtedy się denerwowałem na innych. Ale do niczego dobrego to nie prowadziło. Co więcej, w momencie, kiedy nauczyłem się właśnie kontrolować te swoje emocje, oczywiście nigdy idealnie, dalej mi się czasem zdarzy, my jesteśmy tylko ludźmi, nie? I mamy te swoje emocje. Ale za każdym razem, kiedy uda mi się kontrolować coś, że byłem bardzo zły, ale jednak poszedłem sobie, przeszedłem się 20 metrów, później 20 metrów wróciłem, zrobiłem 10 głębokich wdechów i wydechów i znalazłem rozwiązanie jakiegoś problemu, to jestem z siebie cholernie dumny, cholernie dumny. I każda jedna taka sytuacja będzie budować później właśnie twoją taką wewnętrzną siłę, tego, że potrafisz sam iść przez to życie i sam kontrolować te swoje emocje. Kolejną fajną rzeczą to jest to, żeby pozbyć się ze swojego otoczenia toksycznych osób. No w ilu filmach już to się przewijało, jak wam daję jakieś porady. Naprawdę ludzie toksyczni potrafią zniszczyć całe twoje życie. I nie należy się w ogóle godzić na to, żeby oni byli w twoim otoczeniu. Pozbądź się ich całkowicie. Bo ci ludzie będą chcieli właśnie ciebie uzależnić od siebie, uzależnić się emocjonalnie, manipulować tobą, wykorzystać cię, obniżyć twoją samoocenę, żebyś był bardziej zależny od tego, co oni potrzebują, żeby mogli właśnie realizować swoje cele. Różne tego typu właśnie psychopatyczne osoby, osoby toksyczne, które manipulują. To są ludzie, od których trzeba się trzymać z daleka. Trzymać z daleka, nawet jak widzisz coś, że taka osoba, one często mogą sprawiać wrażenie atrakcyjnych, nie? Atrakcyjnych, czy mieć atrakcyjny wygląd, czy atrakcyjną być osobą taką przebojową, a w środku się czai właśnie jakiś diabeł. I warto uważać na takie osoby, bo to można się wplątać, mi też się w życiu zdarzyło, się dać nabrać po prostu komuś straszliwie, jakiemuś manipulantowi i później się już nauczyłem, żeby w ogóle z takimi ludźmi nawet nie trzymać żadnego kontaktu. Bo nigdy nie wiesz, jak ich manipulacje głęboko sięgną, żeby coś od ciebie właśnie chcieć, czy w jakiś sposób cię zmanipulować, owinąć wokół palca. Kolejna rzecz to, żebyś nauczył się robić sam rzeczy różne, które sprawiają ci przyjemność. Żeby mieć swoje hobby, swoje własne pasje, móc sobie wyjść czasem samodzielnie na spacer, samodzielnie na imprezę, samodzielnie gdzieś tam nawet do restauracji. Żeby udowodnić sobie i swojemu umysłowi, że potrafisz być szczęśliwy sam, ze sobą. To jest, myślę, ważny element. Niezależnie od tego, czy bardziej jesteś introwertyczny, czy bardziej ekstrawertyczny, to nie ma znaczenia. Po prostu każdy człowiek powinien mieć to w sobie, żeby wiedział, że potrafi być szczęśliwy sam ze sobą. Bo wtedy jesteś na przykład w związku z drugim człowiekiem nie dlatego, że musisz, tylko dlatego, że chcesz. A to jest bardzo duża różnica. Kolejny element to jest to, żeby właśnie w związkach wyzbyć się współzależności. Wyzbyć się współzależności. Czyli żebyście wy byli, popatrz, jak ty jesteś tutaj, tu jest druga osoba. I bardzo często ludzie, kiedy wchodzą w związek, zwłaszcza pierwszy swój związek, też wiem coś o tym, bo byłem tam w tym miejscu, to zaczynają po prostu te dwa, jakby powiedzmy, że są kółeczka, w środku mają swoją wartość, te dwa kółeczka zaczynają się nachodzić i w pewnym momencie stają się jednym kółeczkiem. I wtedy to jedno kółeczko ma wspólnych znajomych, razem wszędzie chodzi na imprezę, nigdzie się w ogóle sam człowiek nie może wyrwać.
co prowadzi do tego, że wchodzicie w pełną współzależność emocjonalną, życiową. Stajecie się w ogóle nudni dla siebie, bo wszystko robicie razem. O czym wy macie sobie opowiedzieć, jak wszystko robicie razem? Więc jesteście coraz mniej ciekawi dla siebie. Co więcej, właśnie całkowicie się uzależniacie, co prowadzi do różnych patologii w związku, właśnie odczuć zazdrości. No i przeważnie wtedy, prędzej czy później, taki związek się rozpadnie i jedna osoba, ta, która miała chociaż troszkę większą wartość, zabierze to kółko, druga zostaje z niczym. I wypada. I wtedy faktycznie dzieje się sytuacja, w której facet mówi do dziewczyny: nie mogę żyć bez ciebie, byłaś dla mnie całym życiem, jak mnie opuścisz, to ja umrę. Faktycznie wtedy taka osoba w ten sposób mówi, bo tak się czuje i to jest, szczerze się tak czuje, bo przez ostatnich 5 lat nie miała już żadnych znajomych, żadnych przyjaciół, żadnego życia, swoich pasji, niczego swojego. A związek, żeby szczęśliwy stworzyć, to tak, byś miał te dwa kółeczka, one powinny się delikatnie nachodzić na siebie, jak w symbolu olimpiady czy Audi, nie? Czyli nachodzą się na siebie, czyli macie tą swoją część wspólną po środku i macie tak samo te części swoje własne, indywidualne, nie? Czyli macie to, co was łączy, ale też macie swoje osobowości, które mogą dla was, czy nie osobowości, tylko was, no też osobowości, swoje przekonania własne, swoje pasje, swoje jakieś inne rzeczy, które robicie, które dla was mogą być atrakcyjne, mogą was najbardziej do siebie przyciągać, nie? Mogą być dla was ciekawe. Mogą być czymś, to jak pójdziesz z żoną na randkę wieczorem, to na przykład będziecie mieli co sobie opowiadać, a nie opowiesz: kurczę, dzisiaj rano jak byłaś w toalecie, to zobaczyłem pająka, no i to jest wszystko, co widziałeś bez niej. Więc co robią w ogóle ludzie, nie? Którzy są właśnie zależni, którzy są w takiej związku współzależności, w tym związku chorym, w tym związku no niedobrym, który prawdopodobnie do małe są szanse, że dobrze się skończy. To jest to, że albo partner decyduje na przykład we wszystkim za nich. To jest to, że ich właśnie życie towarzyskie, rodzinne odstawiają całkowicie dla partnera, rezygnują po prostu z innych. No ja nie wyobrażam sobie, żeby mi żona powiedziała na przykład, że z jakimś kumplem nie mogę się spotkać. Wiadomo, jakby to była sytuacja, nie wiem, jakaś była dziewczyna i tak dalej, no to sam w ogóle nie, żeby nie mądzić, to bym nie robił takich miksów i jej nie zmuszał do tego, żebyśmy się w trójkę spotykali, nie? Natomiast jeśli to jest jakiś kumpel, to nigdy w życiu i ja tak samo mojej, nawet by mi to do głowy nie wpadło, żeby mojej żonie mówić, że no chyba, żeby miała jakąś, nie wiem, przyjaciółkę, heroinistkę, prostytutkę, nie wiem, która handluje dragami, to może wtedy, nie? Ale w większości przypadków jednak, no, jednak powinno się mieć tych swoich własnych znajomych i z nich nie rezygnować. Kolejna rzecz, takim ludziom brakuje asertywności właśnie, nie wyrażają swoich emocji, pragnień, problemów, to o czym wcześniej powiedziałem. Mają niską samoocenę, wręcz negatywny obraz siebie, pytają innych o każdą opinię, wątpią w siebie, idealizują tego drugiego partnera. To też pamiętam właśnie, jak miałem pierwszy związek, to wydawało mi się dziewczyna idealna i tak dalej, a ja to taki jestem kiepski i w ogóle, nie? Najbardziej boją się porzucenia i faktycznie, nie? Więc nie powinno się budować właśnie całego swojego życia w oparciu o partnera, bo wtedy ten związek staje się troszeczkę toksyczny, trochę patologiczny i ciężko w nim właśnie, żebyście byli w sytuacji, w której wy chcecie być ze sobą, nie dlatego, że musicie, tylko że dlatego właśnie, że chcecie, nie? Że wasz związek jest szczery. Więc miej swoich znajomych, swoje pasje, swoje własne hobby i też miej tą część wspólną w związku, którą razem robicie. Zamiast tego zobaczysz, że właśnie zaczniecie dużo lepiej funkcjonować w związku. Więc zobacz, opowiedziałem tutaj dzisiaj o wielu aspektach właśnie tego, w jaki sposób się uniezależnić od innych ludzi emocjonalnie. I od tych ludzi najbliższych właśnie, i od tych ludzi dalszych. Mam nadzieję, że ten film będzie dla ciebie znakomitą wskazówką. Jeśli uważasz go za wartościowy, to wbij łapę w górę. Nie czekaj, wbij teraz. Co ci szkodzi? Sekunda to jest. A sprawisz, że algorytmy tego portalu pokażą po prostu ten film większej ilości osób, więc więcej ludzi będzie mogło z tego skorzystać. Również napisz w komentarzu o swoich odczuciach, swoich być może jakichś doświadczeniach, o swoich przemyśleniach dotyczących właśnie tej zależności czy niezależności emocjonalnej. Jeśli jeszcze tego nie robisz, to subskrybuj kanał oczywiście. Zaznacz taki dzwoneczek, który jest tutaj obok przy subskrypcji. Będziesz otrzymywać powiadomienia o nowych filmach, które wrzucam dla was tutaj i również o transmisjach na żywo. No a ja się dzisiaj z tobą żegnam, więc widzimy się już w niedzielę. Do zobaczenia, trzymaj się, miej dzisiaj wspaniały dzień, cześć! Yeah!